zdaniem jest to bardzo pozytywne oddziaływanie. Nasza firma wspiera klub od bardzo wielu lat, praktycznie od początków. Właściciele firmy, ja jako prezes zarządu, nasi pracownicy są bardzo wiernymi fanami i kibicami obecnymi praktycznie na każdym meczu o rozgrywanym Zawierciu. Jednocześnie mamy nadzieję, że dalsze reklamowanie naszego produktu, czyli naszej wody mineralnej, będzie skutkowało rozwojem naszej wytwórni, która produkuje nie tylko wodę pod marką Juraskałka, ale jest również firmą, która butelkuje wodę dla wielu znanych sieci pod ich marką własną. Życzyłabym sobie, żeby nasza świetlana przyszłość zarówno firmy, jak i klubu zaowocowała sukcesem i żebyśmy mogli się cieszyć z rozwoju naszego biznesu i żebyśmy mogli kibicować i cieszyć się ze zdobywania kolejnych medali nie tylko w Lidze Polskiej, ale również w Lidze Mistrzów. Działalność naszego klubu oparta jest o bardzo mocne relacje lokalne. Jak wiadomo, jednym z pierwszych sponsorów była firma BD, producent wody mineralnej Juraskałka. W związku z tym cieszę się, że przedłużamy tę współpracę. Jest to potwierdzenie naszych wzajemnych korzeni, naszych wzajemnych ambicji. Tym dobrym duchem był od początku pan prezes Witold Brodzik, właściciel firmy, w chwili obecnej pani prezes Anna Frącisz. Te stery operacyjne przejmuje i dokonujemy ustaleń bieżących, natomiast firma jest, jej pracownicy są wciąż z klubem. Cieszy nas to, że możemy wspólnie realizować swoje marzenia, swoje cele i umacniać te lokalne więzi.